No to już ostatni odcineczek, taki końcowy kawałek filmu z naszego pożegnania z naszą wycieczką, która przyjechała do nas i byliśmy w górach Awatara, w Gulinie i w wielu innych miejscach. Zakończyliśmy ją kolacją w tym pięknym miejscu. Popatrzcie się na to miejsce, bo naprawdę jest bardzo fajne, bardzo nowoczesne i odbywają się tutaj bardzo fajne pokazy właśnie muzyczno, ogniowe i wodne. Także zobaczcie chwilę, a my zaraz przechodzimy do kolacji. Korzystając z okazji, że wy tutaj oglądacie tutaj te pokazy, no to zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do jakichś komentarzy, cokolwiek, czy takie komentarze, czy takie każde przyjmuję i powiem wam, że każdy czytam. Nie ma tak, żebym któregoś nie czytał. I co jeszcze? No i zapraszam was na wycieczki z nami. Wycieczki organizujemy, mieliście na początku stronę, jest również strona podana na dole w opisie. Także zapraszam i nie zapomnijcie o jakiejś łapce i subskrypcji. Żeby was tutaj nie zanudzać, to poskracamy troszeczkę te fajerwerki, całe fajerwerki, w całość nagranych tych pokazów oczywiście umieszczę dla wspierających. To będzie bardzo długa dłużyzna, no ale wrzucimy, niech pooglądają, jeżeli chcą oczywiście. A my przechodzimy dalej, trzeba coś zjeść. Jest to pożegnalna nasza kolacja w Shenzhen. Oczywiście oni później jeszcze pojechali z Kasią do Hongkongu. Tutaj widzicie, jak pamiętacie, był taki live, no on nie wyszedł, no niestety była słaba transmisja. Także, no co, pożegnalny taki. No oczywiście było wszystko, co potrzeba i energetyczne drinki, i takie drinki, jedzenia myślę, że wystarczyło, wszyscy zadowoleni. Także no ostatni dzień mój z wycieczkowiczami. Fajna wycieczka wyszła, fajnie, także jestem bardzo, bardzo mocno z niej zadowolony. Wieczorna kolacja, pokazy to pokazy, no ale oczywiście cały dzień nie upłynął nam tutaj w tej restauracji. W ciągu dnia byliśmy jeszcze już wychodząc w takim jednym dużym markecie. Jest to market położony dokładnie na przejściu między Shenzhen a Hongkongiem. Jest to olbrzymi budynek, gdzie tysiące sklepów z różnymi produktami. Najczęściej korzystają z tego Hongkończycy, szukając gdzieś tam jakichś kopii markowych produktów, no i później obnosząc się z tym w Hongkongu. Także bardzo często zobaczymy ludzi, którzy biegają w ubraniach typu Louis Vuitton, Gucci i tak dalej. Walizki, buty, spodnie, koszulki, t-shirty i co wam się jeszcze wymarzy, oczywiście tutaj możecie zakupić. Również są tutaj restauracje dwie, z których bardzo często korzystają Hongkończycy i bardzo naprawdę długo czeka się tutaj na stolik, żeby w ogóle tutaj zjeść. Nie ma tutaj patrzenia, czy siedzicie z kimś, nie z kimś, krzesło to krzesło, byle usiąść i zjeść. Pierogi są robione na miejscu tutaj przez panie, które na bieżąco, non-stop, jakby lepią te pierożki. Również co? Również okulary, optycy. Jest tutaj bardzo dużo optyków, gdzie można sobie naprawdę fajne okulary kupić, dopasować. Oni wam od razu sprawdzą wzrok, ewentualnie mogą zrobić, jakby z waszych szkieł mogą zrobić kopię. Można sobie powybierać, wymyśleć, oprawek jest bez liku, także i wybierzecie oprawki i zrobią wam szkła. Szkła są różne, i chińskie, i japońskie, i jakie sobie zażyczycie. No i tu już jakby jesteśmy na tym miejscu, gdzie jedliśmy kolację, no ale najpierw szukaliśmy miejsca po to, żeby być jak najbliżej tego punktu tutaj widokowego, gdzie obejrzymy ten cały pokaz nocny. Chinki w tym miejscu tutaj to w ogóle się zmieniają, coraz bardziej rozebrane chodzą. Dobra, szukamy miejsca. A po
ponieważ był to ostatni dzień, w którym się jakby chcieliśmy już pożegnać z całą grupą. Kasia później pojechała jeszcze z grupą do Hongkongu. Ja niestety nie mogłem pojechać, bo wyszły tam jakieś kwestie papierowe u mnie. No ale to już inny temat. I spędziliśmy razem tą kolację z tymi pokazami, to co widzieliście na początku filmu. Na koniec oczywiście musiały być lody i kierowaliśmy się powolutku już w kierunku hotelu, gdzie cała wycieczka spała, nocowała. A my przejdziemy się jeszcze tutaj kawałek po tym obiekcie, naprawdę fajny obiekt. Jest on praktycznie bardzo mocno zamieszkany przez cudzoziemców. Jest to bardzo znane miejsce dla cudzoziemców i wielu można ich tutaj zobaczyć. Jak się zachowują, jak się czują, no luźnie się czują, bardzo luźno się czują, także można zobaczyć ich w różnych dziwnych sytuacjach. Często czując się bardzo luźno w Chinach, ponieważ Chiny jakby umożliwiają tego typu zachowanie, zapominają, że no niestety jest tutaj zupełnie inna kultura, zupełnie inne spojrzenie na życie i pewne sprawy, które się robi, no nie są jakby mile widziane. Oczywiście Chińczycy no z natury nie zwracają uwagi, ale pomyślmy troszeczkę, że zachowania tego typu z alkoholem w momencie, kiedy dzieci jeszcze chodzą tutaj po deptaku, no jest jakby troszeczkę niemiło widziane przez Chińczyków. Oni nic nie zrobią, oni nic nie powiedzą, no ale co sobie o nas myślą, no to sobie o nas myślą, no ale no niestety tak już jest. Jakoś ten świat, jakoś to wszystko tak się jakoś układa, że ponieważ nie mogłem pojechać z nimi do Hongkongu, ale okazało się, że my mamy święto mooncake i no i jakoś tak się złożyło, że przez to, że nie mogłem z nimi pojechać, no to mogłem spędzić te święte, ten ostatni dzień akurat z rodziną. Przyszliśmy do restauracji, to takie śniadanie, nie śniadanie, no ciężko to nazwać śniadaniem o tej godzinie, ale nasi znajomi, to są ci nasi znajomi, którzy sprzedali swoją kamienicę, no ciężko to nazwać kamienicą, no sprzedali swój domek, który mieli w centrum Shenzhen, no w tej chwili jakby już nic nie robią, tylko żyją i wydają pieniądze. Zjedliśmy, co żeśmy zjedli, no to zaraz wam pokażę, dzieci się dobrze bawiły. A jedzenie w Chinach to jest świętość. Pamiętajcie, że jeżeli zapytacie się Chińczyków, żeby wam podali w jakichś tam, załóżmy w stopniach, co jest dla nich najważniejsze w życiu, zawsze jedzenie będzie na pierwszym miejscu. I tak jest wszędzie, w całych Chinach, nic się tutaj nie zmienia. Także akurat to jest to, co łączy Chińczyków we wszystkich regionach tutaj w Chinach. Co żeśmy zjedli? To było tofu z mięsem, tu były warzywa na oleju, były gdzieś tam nawet gołąbki, później zupa rosół chiński, robione bardzo długo i bardzo wolno. No były małże, chyba tam jeszcze jakieś rzeczy dla dzieciaków przyszły, jak pamiętam, o tak, te króliczki tutaj, to takie galaretki, to dla dzieci taka fajna przekąska na koniec. Tego dnia zabrałem Anię na dzień z tatusiem. No, musi jakiś tam jeden dzień spędzić razem ze mną. Ale zrobili tutaj. To dzień świąteczny, ludzie wychodzą na spacery, różne prezentacje tego typu, tak żeby sobie zdjęcie zrobić, żeby to jakoś uświetnić. No, zawsze ładne dziewczyny w ładnych strojach. Oczywiście to jest bardzo popularne, ale nie tylko, słuchajcie, bo u nas na osiedlu też były oczywiście gry i zabawy. Także też skorzystaliśmy z tego, zeszła się cała ekipa z bloków i bawiła się na dole u nas na podwórku. No tak jak kiedyś dawno, dawno temu bawiliśmy się na podwórkach u nas, tak teraz tutaj się bawią na podwórkach w Chinach. Okay. Go. Where is Anya? Cześć. Przyjechaliśmy dzisiaj do... Spotkaliśmy się z Ashley. Ashley prowadzi firmę logistyczną. Tak wygląda biuro. Dzisiaj jest niedziela, dzień wolny.
Tam jej dzieci szaleją. Co my tu mamy u niej? No, fajny ma ten parawanik, podoba mi się. Ładniejszy jak mój. Muszę coś takiego sobie zorganizować. Tu mają jakiś pokój. Co ona tu jeszcze ma? Muszę popatrzeć się. Lodówkę ma. Proszę bardzo. Logistic Service International. Tu pracują dziewczyny. Tu jakieś małe paczki do ważenia. Coś tam. No po chińsku, nie? Tak to jest po chińsku. A ona się mieści w takim budynku biurowym. Coś podobnego jak u mnie. No tylko mniejsze te pokoje. Jestem ciekawy, ile płaci za to tutaj. Już tam bla bla bla. Ania, wstawaj, śpiochu jeden. Very good, I can print you. Cześć! Miau! Co to jest? Tan? Sugar? Candy? Pokaż, co ty chcesz. Tak? Gdzie masz? Tutaj są lizaki, tak? No dobra. Wujek ci pozwoli, bo mama ci by nie pozwoliła. Ale wujek pozwoli. O, już się Ania obudziła, jakby trzy lizaki. A to starsza córka. A tu rybki pływają. No. Ten makaronami, chodź tu. Co? Trzeba się do jedzenia zabrać. Przyjechali nasi rosyjscy przyjaciele. Przyjechał Leo. Przyjechał Anton. A gdzie twoja? Gdzie? Wstawaj, kraju. Nie, ja was fotografuję. Nie mnie. Хорошо. Ты господини, да? Да господини. Фотографируйте, что? А то есть Ашлей. А? Лео, это мама. Антон. Лео. Так для ясности, чтобы не было, то кто есть мама Лео? Мама, это не мама. Ну, давай здесь проходите. Jedna połowa. Ale czego bula, nie? Ashley, czego bula? Bula? Bula. Co my tu mamy jeszcze? No jest trochę. Bo, czemu mi to było? Bambo, bambo. Bambo? Bambo, okej. Tak. Jest. To jest kreska, co? Ziemniaki. Dwa razy ziemniaki, dobra. Okej, thank you. O, co to jest? Krewetki. No dobra, dobra. Ashley zaszalała. Ja wiem, że to tak wygląda, jakbyśmy nic innego nie robili, tylko cały czas jedni. No ale tak w Chinach jest. W Chinach się non-stop spotykamy, w Chinach non-stop jakieś imprezy, non-stop wspólne spotkania, ponieważ jest nas wielu tutaj w Chinach i jest bardzo dużo zawsze znajomych, czy to przyjadą z Rosji, czy przyjadą z innych krajów. Gdzieś tam się spotykamy, także no zawsze jest to jakoś tam celebrowane w restauracji, a jeżeli nie w restauracji, no to w innym miejscu. A to już kawałek z targów, na których byłem i z których wam zrobię film bardzo szybko i może wytłumaczę w ogóle na live, dlaczego i jaki powód był tego, że w tym tygodniu nie było filmów. No coś tam mi się przytrafiło, ale to wam opowiem na live. No i to by było na tyle. Dziękuję pięknie, do zobaczenia, miłego dnia, trzymajcie się.